Przekaz świętego Andrzeja Boboli, 16 maja 2023 roku. Mówi Andrzej Bobola: miłuję naród ukraiński, rusiński, lecz tak, jak Bóg kocha grzeszników, tak my w niebie, będąc zanurzeni w Bogu, ich kochamy. Nie znaczy to, że przenosimy ich nad ludzi wiernych Bogu, ani że ich z nimi równamy. Odkupili część win jako naród, choć nie są w pełni ukształtowanym narodem, plemieniem raczej, wielkim głodem na Ukrainie, lecz zaraz potem zaciągnęli nowe wobec was, mordując na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. I jeszcze po wojnie i skrytobójczo przedstawicieli polskiej młodej inteligencji, by przejąć ich dokumenty. Tak zamordowali siostrę twego dziadka, Tadeusza Michałowskiego, gdy 1 września wyszła z domu i nie wróciła. Mieli już wcześniej listy. Mieli to zaplanowane. Tak i teraz. Nowe winy zaciągnęli po roku 90, gdzie dziesiątki milionów swoich synów i córek zabili, przerywając ciążę. Rosja ma tu też duże winy, lecz mniejsze. Będzie pojednanie między Polakami i Rusinami, Ukraińcami, tymi, którzy się ostaną. Będzie ich niewielu i będzie tak, że obok Rusina, Ukraińca, będzie mieszkał Polak, lecz Rusinów, Ukraińców, będzie bardzo niewielu. Liczby zostały podane, zaś wypędzanie ich przez darmowy chleb, głównie w Polsce, a i za pracę, warunki życiowe i płacę lepszą niż na Ukrainie, trwa. Dlatego jestem głównym patronem Polski. Dlatego zostałem umęczony i zamordowany przez elitę rusińską, ukraińską, kozaków. Dlatego jestem na czasy ostatnie, bo zło, zagrożenie narodu wybranego, jego biologicznej egzystencji, przyszło głównie ze wschodu, wspomagane i sterowane przez były naród wybrany jako najwierniejsze sługi światowej masonerii, przez i USA. Wszystko to mogłoby i ominąć Polskę, lecz podnieście, dzieci, głowy do góry. Polski orzeł, orzeł Lachów, zajaśnieje w chwale. Zaś narody, które wystąpią przeciwko wam, odcięta będzie ich ręka i ochromieje noga.
Dziękuję Ci, mój synu, że napisałeś wcześniejsze słowa, mimo mocnej choroby. Teraz i że dodatkowo będziesz to publikował w utrudnieniu w tej chorobie. To Twoja zasługa. Błogosławię Ci i małej trzódce, Twoim czytelnikom przekazów z nieba, które otrzymujesz, i błogosławię całej Polsce w granicach obecnych i przyszłych, Polsce od morza do morza. Amen. Dziękuję, święty Andrzeju Bobolo. Otrzymał Cyprian Polak. Trwajmy na oktawie dziękczynno-błagalnej do świętego Andrzeja Boboli o ochronę naszej ojczyzny i o to, aby został jak najrychlej ustanowiony głównym patronem Polski. Pamiętajmy o tym, że w najbliższy piątek, 19 maja, rozpoczyna się nowenna do Ducha Świętego, a w niedzielę, 28 maja, mamy święto zesłania Ducha Świętego. Pamiętajmy również o zamawianiu mszy świętych w intencji o ochronę Polski przed działaniami wojennymi na jej terenie. Pamiętajmy o odmawianiu po dziesiątku różańca świętego za namaszczonego brata Andrzeja oraz Cypriana Polaka, który jest, a przede wszystkim będzie, gniewem Boga Ojca w naszym narodzie. Namaszczony brat Andrzej zaprasza na najbliższe krucjaty pielgrzymkowe 1377. Szczegóły będą w opisie pod filmem. Trwajmy też na krucjacie 1377 Myślowej. Pozdrawiam z Panem Bogiem.